cześć. Wiem, że się stęskniliście. Także jedziemy. Wygląda taki okres, kiedy przede wszystkim się odpoczywa. Jeśli chce się pograć, to gra się albo na smartfonach, na tabletach, albo na konsoli przenośnej. Więc zabrałem swoją Witę. I co ciekawe, grałem zarówno na typowo witowy tytuł, może nie do końca typowo, no ale witowy tytuł, Hotline Miami, które skończyłem, bardzo fajne, polecam. I cisnę sobie już 20 godzin, mam na liczniku Final Fantasy VII, czyli emulacja pierwszego PlayStation. Co ciekawe, najwięcej okazuje się gram właśnie na Wicie w gry z pierwszego PlayStation, czyli trzeba się zastanowić nad sensem tego zakupu. Załapałem się na czterową promocję związaną z urodzinami sklepu i można tam było ściągnąć zupełnie za darmo kilka gier i aplikacji, m.in. Tiny Wings HD, które jest bardzo fajne, i Tiny Wings zwykłe, które też jest bardzo fajne, tylko że na telefony. Natomiast na App Store nie zaszalał w tym kontekście, że to nie były wielkie hity, które kosztowały nie wiadomo ile euro, bo chociażby Dead Space czy Mass Effect przeznaczone na iOS-a były już sprzedawane w promocjach za niecałe 1 euro, więc jakby na to nie patrzeć, czy chociażby Infinity Blade 2, to te tytuły kupiłem właśnie za te przysłowiowe 1 euro. W związku z powyższym niespecjalnie z tej promocji skorzystałem. No ale fajnie, że była szkoda, że tak mała, biorąc pod uwagę rangę wydarzenia, jakim bez wątpienia były urodziny sklepu. Jeśli nie graliście jeszcze w Assassin's Creed 2, albo graliście i chcecie go sobie przypomnieć, a macie przy okazji Xboxa i konto Xbox Live Gold, to zalogujcie się na konsoli lub na stronie www i pobierzcie sobie Assassina 2, bo jest za darmo w ramach tej promocji darmowych gier na Xbox Live. No nie jest to najnowsza gra i ciężko, żeby konkurowała z ofertą PS Plus i Sony, no ale miło, że jest i warto sobie te kilka gier ściągnąć, niedługo będzie Halo 3. No a tymczasem na Poligamie pojawił się mój tekst o 15 dużych markach, które wylądowały na tabletach, na iOS-ie i na Androidzie. I można je sobie w takiej lub w innej formie, te marki, te duże tytuły, zabrać. Na przykład na plażę, co ja robiłem w te wakacje. I jeśli się stęsknicie na urlopie za swoimi ulubionymi seriami, to może właśnie fajnie je sobie w jakiś sposób ograć właśnie w kolejce, na wyjeździe czy na plaży, jeśli oczywiście nie macie przenośnej konsoli. W dzisiejszym kąciku muzycznym nowe wydawnictwo Szwedów z Vatain, tak, nowe wydawnictwo, tylko tak naprawdę nowe wydawnictwo Vatain przewiduje na jesień tego roku, ale w związku z powyższym Century Media, ich nowy wydawca, postanowił wypuścić z tej okazji singiel All That May Bleed. Na krążku znajdują się dwa numery, tytułowe All That May Bleed, pochodzące bezpośrednio już z tej nowej płyty, i cover takiego małego, znanego z szwedzkiego zespołu, Taivas. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na ten pierwszy numer właśnie z płyty, bo on w jakiś sposób definiuje, jak będzie wyglądał nowy krążek Szwedów. I widać, że Erik i spółka znaleźli swoje brzmienie na ostatnim krążku, trochę tam jeszcze przy nim działają. Jest odrobinę czystszy, w pewnym sensie trochę brudniejszy, jakkolwiek dziwnie to brzmi, ale Vatain ma swój styl specyficzny brzmienia również i widać, że go odnalazł i teraz już je tylko udoskonala. All That May Bleed nie jest może najbardziej przebojowym numerem, który znajdziesz na tej płycie, bo już dziś na YouTubie krąży jeszcze jeden utwór udostępniony, już poza singlem, tylko w formie filmiku na YouTubie, ale bez wątpienia jest na co czekać i zobaczymy, jak spójna i dobra będzie nowa płyta. A jeśli chcecie jeszcze coś na ten temat przeczytać, to zapraszam na mojego bloga, link w opisie. Jak sami widzicie, vlog trochę się zmienia i zmieniać się będzie dalej. Poszukam troszeczkę nowej formy, pewnie trochę krótszej niż te ostatnie przesiadywania i dyskusje. Powiedzcie, co o tym sądzicie, a może macie jakieś pomysły i bardzo chętnie je wykorzystam. Do zobaczenia, trzymajcie się, hej!